Radio Kraków. Radio Kraków. 18.05 do 19 w Radiu Kraków. Kolejny program z cyklu Pytania o Kraków. Jacek Bańka, dzień dobry. Czy beton wygra z zielenią? Takie pytanie postawimy dzisiaj w Radiu Kraków. No i poszukamy na nie odpowiedzi przed godziną 19. W studiu są już goście dzisiejszego programu. Jest z nami profesor Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry państwu. Witamy Elżbietę Koterbę, zastępcę prezydenta Krakowa do spraw rozwoju. Dzień dobry. Jest z nami również profesor Piotr Gajewski z Politechniki Krakowskiej, z Instytutu Projektowania Architektonicznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Borysław Czarakciew, Krajowa Rada Izby Architektów Polskich. Dzień dobry. I Piotr Krochmal, Instytut Analiz, Monitor Rynku Nieruchomości. Zanim zapytamy o to słynne już betonowanie Krakowa, o to zalewanie betonem, o to, czy rzeczywiście beton wygrywa z zielenią, jedno pytanie dotyczące spraw bieżących, bieżącej polityki. To będzie pytanie do prezydenta Jacka Majchrowskiego. Kilka godzin temu, tuż po 14, dowiedzieliśmy się, że odpowiedzią na tę awanturę wokół nagród dla ministrów będzie obniżka uposażeń dla parlamentarzystów, a także dla samorządowców. Rozumiem, w tym dla burmistrzów i prezydentów. To, panie prezydencie, ile prezydent miasta takiego jak Kraków powinien zarabiać? Ja mogę zacząć od tego, że powiem, ile zarabiam. Żeby była jasność też. Pensja prezydenta, zasadnicza pensja, to jest 6200, biorąc pod uwagę wszystkie dodatki, które otrzymuje, na rękę dostaje około 800-8200 mniej więcej w tych granicach. Dostaje jako burmistrz, jako prezydent milionowego miasta z 5-miliardowym budżetem mniej więcej tyle samo, ile dostaje burmistrz małego miasta 20-tysięcznego z 60-milionowym budżetem. Uważam, że jeżeli o tym mówimy, to tutaj powinna być pewna gradacja, a raczej wzwyż, żeby była jasność. Proszę państwa, ja mówię coś, powiem bardzo niepopularnego na tej fali, która się teraz dzieje. Otóż uważam, że wszyscy pracownicy państwowi, od ministrów począwszy, zarabiają śmieszne pieniądze. Jeżeli ktoś odpowiada za miliardy złotych, za decyzje, które dotyczą całego kraju, czy tak jak ja, całego miasta, to powinno być zrównoważone odpowiedzialność do wynagrodzenia. Proszę państwa, nikt, przepraszam bardzo, że tak powiem, przy zdrowych zmysłach, kto ma jakąkolwiek dobrą pracę, czy jest adwokatem. Mieliśmy przykład pana prezydenta Bachmińskiego, który po półtora roku podziękował za prezydentowanie, bo ciężko było wyżyć. Wszyscy się śmiali z pana premiera Gowina, który mówił o swojej pensji. Jeżeli ktoś jako minister dostaje na rękę, a wiem, że tyle dostaje się, około 8 tysięcy, trochę więcej niż prezydent miasta, z tego sobie jeszcze musi zapłacić za mieszkanie w Warszawie, jeżeli jest spoza Warszawy, to jest kpina. Jeżeli chcemy, żeby na stanowiskach ministerialnych i stanowiskach prezydentów byli ludzie, którzy są odpowiedzialni i kompetentni przede wszystkim, to musimy im zapłacić. Ja na przykład nie bardzo rozumiem, dlaczego ta wypowiedź nie dotyczyła prezesów spółek Skarbu Państwa, które zarabiają dziesiątki tysięcy złotych. To w wypadku prezydentów to będzie też 20, to ma być też 20% mniej. No nie wiem, panie prezydencie liczył, ile no, ta osoba, która będzie prezydentem tej kolejnej kadencji, no, ile to będzie? Minus 20% od 8 tysięcy, to jest 1600. No to jest 6 tysięcy z hakiem będzie dostawała na rękę. No to są kolosalne pieniądze, prawie tyle, ile w Biedronce. No to zostawmy tę dyskusję, to rozumiem, dyskusja gdzieś na poziomie parlamentarzystów. Przejdźmy do tematu dzisiejszego programu, czyli jeszcze raz powtórzę to pytanie, czy beton wygra z zielenią, czy zieleń wygra z betonem. Rozpocznijmy od tych ostatnich konkretów, czyli Wzgórze Świętej Bronisławy. 3000 mieszkańców podpisuje petycję w sprawie odstąpienia od zabudowy tego miejsca. Jeszcze raz rozpocznijmy od prezydenta Majchrowskiego. Posłucha pan mieszkańców? Nie. Bardzo prozaicznie, proszę państwa. Żeby była jasność, też sobie pozwolę na taką generalną uwagę. W tej chwili jesteśmy w przededniu kampanii wyborczej. Każdy, kto chce startować do Rady Miasta czy na Urząd Prezydenta, wywołuje jakiś problem, z którym walczy.
nikt nie zamierza z tego, może pani prezydent mnie tutaj skontruje czy wyjaśni, ale z tego co ja wiem, nikt nie zamierza zabudowywać, zamurowywać z Góry Świętej Bronisławy. Tam sprawa dotyczy dokładnie 12 oddziałek w biegu ulic Księcia Józefa i Wodociągowej. To jest tak, że są budynki i między innymi jednorodzinne budynki, między innymi pusta działka. I proszę wytłumaczyć temu mieszkańcowi, właścicielowi tej działki, dlaczego sąsiedzi mają domy, a on sobie nie może postawić. Nikt nie wchodzi z zabudową na wzgórze, nikt nie dotyka tego przestrzeni zieleni. A 3000 mieszkańców, proszę państwa, każdy w tej chwili, kto przychodzi z listem do podpisania i opowiada ludziom bzdury kłamliwie, to każdy podpisuje, no bo się buntuje, jak słyszy ten, co ten ktoś mówi. Prezydent Koterba, słyszymy ze strony choćby radnych dzielnicowych, że to tak naprawdę otwarcie drogi do dalszej zabudowy tych okolic, to po pierwsze. I po drugie mamy też pomysł wykupu przez miasto tych najbardziej atrakcyjnych widokowo działek. Miasto wykupi? To znaczy w tych petycjach, które czytałam, nie jest wskazane, o które działki chodzi. Jeśli mówimy o planie, który ma być zmieniony, czyli o działkach wzdłuż Księcia Józefa, nie są one ani atrakcyjne widokowo, ani przyrodniczo. Są to zwykłe działki pod zabudowę jednorodzinną, przeznaczone pomiędzy już istniejącą zabudową. Także tutaj o wykupie nie może być mowy. Natomiast aby wykup się dokonał, to przede wszystkim musi być wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego, bądź też poprzez decyzję ulicę P teren, który jest terenem celu publicznego, czyli parkiem, skwerem, i to musi być taka droga i innej nie ma, więc w tej chwili na terenach wzgórze Świętej Bronisławy, które jest bardzo dobrze chronione, bo ma plan, który kilkakrotnie już skarżony przez różnych właścicieli terenów właśnie w celu zabudowy, zawsze skargi przez sądy są oddalane, więc jest bardzo dobry plan, bardzo dobrze chronione wzgórze Świętej Bronisławy. Także tam nie ma wyznaczonej przestrzeni publicznej, taka, która możliwa by była do wykupu. To pytanie do profesora Gajewskiego. Co pokazuje ta historia? Czy nie ma w niej odrobiny albo większej ilości braku zaufania do prowadzonej przez miasto polityki urbanistycznej i planistycznej, skoro słyszymy, rozpoczęła się zabudowa, będzie dalsza, lepiej protestować, pisać petycje i starać się o to, żeby doszło choćby do wykupu? Takie petycje są bez przerwy, ale musimy się zgodzić z tym, że miasto składa się z ludzi, a ludzie żyją w domach i musimy budować te domy. Pan prezydent mówi, że to jest milionowa aglomeracja, to już zaczyna być nieco niedoszacowane, bo przecież mamy cały czas te migracje i mamy te dzienne migracje, które... Według tego, co wodociągi podają, jest 1 150 000. Także ja pamiętam, jak Kraków miał 500 000 ludzi, mówiło się, że przekroczone są wszelkie bariery, nie ma czym oddychać, nie ma kanału przewietrzania, powietrze jest brudne, woda jest brudna. Potem było 500, potem było 600, potem było 700, teraz jest 1 000 000 czy 1 000 000, prawie 200. No i jakoś ja tej granicy na razie nie widzę. Mamy budować, nie mówię, że budujemy dobrze. I nie mówię, że budujemy wszędzie mądrze. No ale gdzie mamy budować? Pod miastem? Ma się to miasto rozlewać? Przecież mamy, to już nawet nie jest aglomeracja, tylko tą strukturę od Zakopanego po Miechów i od Gliwic po Tarnów. A domy trzeba budować w mieście i ono się musi rozwijać. Ale pan, panie profesorze, powiedział, ludzie zawsze protestują, ale tu mamy do czynienia z nieustającymi protestami przy okazji przeróżnych planów inwestycyjnych i rozciągając to niezadowolenie na inne inwestycje. Borysław Czarakciew, może rzeczywiście coś nie działa, problemy z konsultowaniem, chaotyczność decyzji, uznaniowość urzędników. No, za każdym razem historia się powtarza. To nie jest tak do końca. Wydaje mi się, że w Krakowie jest szczególnie od dawien dawna obserwowany taki ruch oddolny dużej aktywności związanych z ocenianiem tego, co dzieje się w przestrzeni. Przecież przypomnijmy, że były różne plebiscyty na najlepsze budynki, na najgorsze budynki. One tutaj były prekursorami na całą Polskę, bo wydaje się, że pewna aktywność społeczności Krakowa jest dość duża. Proszę sobie przypomnieć, kiedyś była taka wielka awantura, ale to naprawdę wielka awantura, o budowę hotelu Radisona naprzeciwko Filharmonii. O 30 centymetrów wyższy od Filharmonii. Przepraszam, że będę precyzyjny, 27, panie profesorze. Więc po prostu wiemy, o co tutaj chodziło. To było w ogóle jakieś wielki zbrodnia i zamach na przestrzeń. Okazało się, że w tej chwili świetnie się wkomponował i tutaj nie ma problemu.
Mnie się wydaje, że mamy bardzo dużo osób, które starają się być aktywne w mieście i ujście tej aktywności właśnie znajdują w momencie pewnych protestów. Pamiętam, kiedy walczyliśmy o plany na obrzeżach Krakowa i byłem bardzo mocno zaangażowany w plan dotyczący osiedla Tyniec, to proszę zwrócić uwagę, że pamiętam, że przychodziły do nas osoby, które namawiały wręcz mieszkańców do tego, żeby nie robić planowania. W tej chwili tam, gdzie oni mieszkają i gdzie nie uchwalono planu, ci ludzie mówią, no jednak ty nie zrobił dobrze, że jest plan. Ale Piotr Krochmal, to nie znaczy to, że problem związany z zabudową zyskuje tyle zrozumienia w Krakowie, bo ludzie są tak po prostu pieniaczami. No, pokazuje to jakiś problem urbanistyczny, planistyczny na pewno. Dzień dobry państwu. Witam się teraz, bo wcześniej pan redaktor nie zrobił mi tej małej przerwy, żebym się przywitał. Tutaj no, niestety wpiszę się w tą narrację, która, mówię niestety, bo rzeczywiście mam podobny pogląd. W Krakowie sprzedaje się z roku na rok, ostatnio bijemy rekordy od 4 lat, coraz więcej mieszkań. Te mieszkania sprzedają się albo dla tych, co je nabywają, albo pod to, żeby wynajmować ludziom, którzy do Krakowa przyjeżdżają i gdzieś te bloki budować trzeba. Więc trudno, żeby jakby miasto zamknęło się na budowanie nowych inwestycji. Powiem tylko tyle, w Krakowie buduje się coraz mniej teraz, dlatego że skończyło się takie pojęcie jak bank ziemi. Deweloperzy przez te ostatnie bardzo dobre lata pozbyli się praktycznie wszystkich gruntów, na których mogli budować. Jeszcze 2 lata temu mieliśmy na obszarze Krakowa 210 inwestycji. W tej chwili jest to około 140. Także to pokazuje, mimo bardzo dobrego popytu, to pokazuje, że już naprawdę jakby w Krakowie zaczyna brakować gruntów i obserwujemy taki trend wynoszenia się deweloperów poza miasto. Coraz większy procent inwestycji, mówię tu o inwestycjach deweloperskich, jest budowany poza granicami. Są kwartały, gdzie dochodzi to do 7%, to już jest niebagatelna ilość, to się cały czas powiększa i myślę, że tutaj, żeby wrzucić jakiś kamyczek do ogródka, Kraków powinien rozszerzyć swoje granice. No to na pewno do tego nawiążę pani prezydent Koterwa, ale niepokojąco się tutaj państwo ze sobą zgadzacie, ostatni kamyczek. No to dobrze, to ad vocem. Jesteśmy jednym z większych miast w ogóle w Europie obszarowo. Utrzymanie całej infrastruktury Krakowa jest niesamowicie drogie. I proszę wziąć pod uwagę, że takie miasta jak Londyn czy Paryż to są miasta mniejsze obszarowo od Krakowa. Żeby miasto się dobrze rozwijało, to przede wszystkim musi mieć dobre proporcje pomiędzy terenami zabudowanymi a otwartymi, czyli tymi sławnymi korytarzami przewietrzania miasta, terenami, które są niezainwestowane, czyli niezabudowane. I Kraków ma bardzo dobre teraz te proporcje. To jest 55% tych wolnych terenów na rzecz terenów wskazanych do zainwestowania 45%. Co to oznacza? To oznacza, że jeszcze w tych terenach jest możliwa zabudowa z zachowaniem wskaźników, odpowiednich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej, ale to też ma swój koniec, ma swój kres. My na pewno nigdy nie spowodujemy w dokumentach planistycznych takiej zmiany, aby rozszerzyć na tyle granice zainwestowania, aby tych wolnych przestrzeni nie było. Bo to odbyło się na jakości życia mieszkańców. Przede wszystkim na braku terenów zielonych, jak też na złym przewietrzaniu miasta, o czym wszyscy wiemy. Oznacza to również to, iż ten wskaźnik gwarantowany, te 55% wolnych terenów od zabudowy, daje nam możliwość realizacji tego, co mamy określone we wszystkich strategiach rozwoju miasta, czyli chociażby realizacji terenów zieleni urządzonej, którą w tej chwili mieszkańcy tak naprawdę najbardziej potrzebują. Ale to jeszcze jest jedna rzecz. Majchrowski? Proszę państwa, jak była robiona strategia i przygotowywaliśmy ten program Kraków 2030, to była zrobiona ankieta wśród mieszkańców. Ponad 80% mieszkańców wypowiedziało się przeciwko rozszerzaniu granic Krakowa. Profesor Gajewski jeszcze? Jestem jednym z tych 80%, bowiem też jestem przeciwko rozszerzaniu granic Krakowa, bowiem takie miasta jak Mediolan czy Paryż, jedność, że są mniejsze, to jeżeli chcemy coś tam zbudować, to trzeba coś zburzyć. Nie ma rady. Ale dzięki temu podnosi się jakość. I to jest to, co chciałem powiedzieć, że jest brak zaufania ludzi do nowego budownictwa. Notabene łatwiej się zawsze powie nie niż tak.
Jeżeli się mówi tak, to trzeba znaleźć jakichś sprzymierzeńców. Natomiast każdy z różnych powodów, czasami każdy z innych powodów mówi nie i to jest łatwe. W związku z tym te ruchy mówiące nie są dość popularne. To... Ale trzeba podnieść jakość koniecznie, dlatego że my budujemy dużo, ale niestety niedobrze. To... Pan profesor wywołuje kolejny temat, który pewnie państwa tutaj bardziej poróżni. Odwołam się jeszcze do tych ostatnich wydarzeń. Świeży przykład, konkurs Makabryła. To już państwo wiedzą, o co chodzi. Jak to jest, że w pierwszej dziesiątce mamy dwóch krakowskich reprezentantów, między innymi budynek przy Dietla, w mieście wybitnych architektów, panie prezydencie? Natomiast chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć jedną rzecz, że miasto nie ma wpływu na poziom architektury. My tylko decyzje wydajemy odnośnie gabarytów, odnośnie spełniania pewnych warunków formalnych, natomiast sam projekt leży poza miastem. My nie możemy powiedzieć, że nie chcemy, żeby to było tak, chcemy, żeby inne okna, żeby inaczej to wszystko wyglądało. To jest kwestia inwestora i jego architekta. Pani prezydent, mogą nam w takim razie w Krakowie postawić taką makabryłę, jaką zechcą? Nie mamy żadnych skutecznych narzędzi? No nie, jaką zechcą, bo ograniczenia są chociażby wynikające z gabarytów obiektów. Natomiast fakt jest taki, iż jeśli chodzi o elewację, o jej wystrój, bo tu przede wszystkim o tych budynkach mówimy, to miasto nie ma żadnego na to wpływu. Do tego stopnia, że wpisanie tego w decyzję o warunkach zabudowy byłoby niezgodne z prawem. My możemy dawać swoje pobożne życzenia w formie miękkiej, ale na pewno nie wymagać później w ramach pozwolenia na budowę. Owszem, plany miejscowe są opracowywane, mamy możliwość wpisania wysokiej jakości architektury, to czynimy i później prosimy Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, aby oceniła, czy faktycznie obiekt ma wysoką jakość, ale to dopiero teraz stosujemy takie zapisy. Są oczywiście instytucje uzgadniające, które mogłyby bardziej restrykcyjnie podchodzić do jakości architektury, szczególnie w obrębie w tej strefie zabytkowej i które również mają taką możliwość, ale sam Urząd Miasta Krakowa, Wydział Architektury takiej możliwości nie ma. Borysław Czaraksiew, przedstawiciel Krajowej Rady Izby Architektów. Trudno uwierzyć, że jesteśmy bezbronni i tak naprawdę w tym szeroko pojmowanym centrum, bo tutaj jest przykład ulicy Dietla, można postawić coś, co później będziemy uznawać za taki architektoniczny koszmar. To jeszcze tylko powiedzmy, że ten drugi przykład... Kolejową. Proszę państwa, może trudno w to uwierzyć, ale system prawny, który powstał w Polsce, jest taki, że rzeczywiście społeczność, gmina... nie ma żadnego wpływu na to, jaki będzie kształt przyszłej zabudowy w formie plastycznej, mówię, wyrazu plastycznego. I były badania robione przez COBOS, które udowadniają, że wydaje się obywatelom, mieszkańcom miast przede wszystkim, że gmina ma wpływ na to, czy coś powstanie ładnego, czy nie. Niestety stworzony system prawny, który powstał w Polsce, wykluczył kompletnie takie osoby jak architektów miasta, które mogliby mieć pewną narzędzie prawne w formie oceny. Tutaj to, że mamy architekta miasta, to jest zasługa pana prezydenta, który zgodził się na to, że po prostu taka instytucja będzie i działa architekt miasta w pewnych ramach prawnych. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że również nasz minister w styczniu tego roku podpisał deklarację w Davos, która mówi o Baukultur, czyli o szerokim rozumieniu pewnej kultury budowania. Mam nadzieję, że to się zacznie zmieniać, bo muszę przyznać, że niestety Polska jest jednym z niewielu krajów, a na pewno jednym z niewielu w ogóle w Europie, który nie ma żadnej polityki architektonicznej, czyli żadnego opracowanego, długofalowego programu ochrony przestrzeni. To, co się dzieje w przestrzeni, jest bardzo dużym problemem. Jaką mamy architekturę w Krakowie? Wywołał temat profesor Gajewski. W związku z tym powracamy z pytaniem do profesora Gajewskiego. Oczywiście nie ma żadnego wpływu na architekta. Jeżeli architekt jest mało zdolny i robi coś niedobrego, miasto nie ma żadnej szansy skorygowania mu tego. Oczywiście mówię o obszarze poza ochroną konserwatorską, bowiem w obszarze objętym ochroną konserwator dopuszcza się nawet korekty, nawet potrafi wziąć ołówek i narysować, jakie okna powinny być, czy jaki tynk. Ale były szanse na wysokiej jakości przestrzeń, bowiem takie obszary jak trzeci kampus UJ-u,
takie obszary, gdzie zatrudniono zresztą profesorów do zrobienia planu zagospodarowania i niestety to jest porażka. Jest cały pas Czyżyn, który jest następną porażką. Całe to otoczenie pasa startowego to jest absolutny dramat urbanistyczny. Tam nie zbudowaliśmy miasta, myśmy tam zbudowali po prostu bloki. Zresztą to samo jest na trzecim kampusie. I to, że jest taka niska jakość przestrzeni, to nie wynika z demokracji, dlatego że są kraje demokratyczne, które umieją to zrobić. W Niemczech się da budować normalnie i we Francji tak samo. I we Francji taka inwestycja jak Confluence w Lyonie, to są setki hektarów, które są genialnie zaprojektowane, dają przestrzeń publiczną i są tam i biura, i urzędy, urząd marszałkowski akurat i mieszkaniówka i to zbudowano po prostu kawał miasta, a my budujemy cały czas bloki. Mówimy o konkretnych... Ale... Państwo się nie zgadzacie? Awia wywołana Rucza i Piotr Krochmal. Chciałbym dodać, że obecne czasy prosperity nie sprzyjają tej dobrej, ładnej architekturze, dlatego że teraz deweloperzy wiedzą, że cokolwiek zbudują, to i tak się sprzeda, stąd nie walczą tym jakością i tym wyglądem budynków. W tych cięższych czasach dla deweloperów zauważyłem, że wtedy ta jakość i ten wygląd budynków jest lepsza, także to obecny duży popyt i ogromna ilość sprzedawanych mieszkań niestety nie sprzyja też wyglądowi tych budynków. Była szansa, bo zaczęto pracę nad tym kodeksem urbanistyczno-architektonicznym, który miał uregulować pewne rzeczy. I po paru miesiącach jakieś tam działań, nagle to wszystko zamilkło, cisza, nie ma kodeksu. A sądzę, że to jest wyjście dla uregulowania tych wszystkich rzeczy związanych z przestrzenią, architekturą, urbanistyką. Borysław Czarakciew kręcił głową. A zapytam jeszcze o jedno, bo tutaj Piotr Krochman mówił, a także profesor Gajewski o tych dużych osiedlach. Ta Awia wspomniana, Ruczaj, taka gęsta zabudowa, tak dużo mieszkań w jednym miejscu, to w jakiejś tam nieodległej przyszłości także konsekwencje społeczne dla miasta. Bardzo duże, dlatego że duża anonimowość niestety sprzyja w absolutnie pewnej i przestępczości. Natomiast podstawowym problemem jest brak jakichś miejsc integracji. Ale wydaje mi się, że powoli zaspokajamy te, przepraszam, że nazwę to prymitywne, potrzeby nasze mieszkaniowe i nawet miasto już zaczyna myśleć o tym, żeby budować domy kultury, czy szkoły, czy też inne miejsca, które są miejscami integracji, to jest bardzo ważne. Natomiast chciałbym jeszcze odnieść się do tego, co powiedział pan prezydent. Panie prezydencie, jest gorzej, dlatego że w tej chwili idea kodeksu została zastąpiona ideą specustawy, która będzie pozwalała zabudować wszystko i to, o czym mówimy, że chronimy jakiekolwiek tereny zielone, specustawą będzie można je zabudować. Więc chociaż w Polsce pan mamy... mówił o Mieszkaniu Plus. Tak, z możliwości zabudowy mieszkaniowej. W tej chwili w Polsce mamy ilość terenów wynikających z planów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową taką, że moglibyśmy przeprowadzić całą Turcję i osiedlić w Polsce, łącznie z emigrantami, którzy przyjechali do Europy. Natomiast robimy specustawę chyba po to, żeby można było budować w takich miastach jak Kraków. Może doczekamy się zabudowy Błoń, co jest całkiem realne w kontekście specustawy. No, Kliny są tego przykładem. Chrowski. No właśnie, kwestia specustawy. Panie prezydencie zdążył już nazwać specustawę programem Developer Plus, o ile pamiętam. Ale tak, z jednej strony jest to polityka budowy mieszkań komunalnych, to chyba wszyscy powinni przyklasnąć tego typu inicjatywie, ale na ile jest to także zagrożenie, tym bardziej, że jeśli lokalizację wskaże wojewoda, to i tak opiniuje to samorząd. I tak... Ale wojewoda nie jest związany opinią samorządu i może wszystko nakazać budować. Tym cały urok polega, że miastu został wytrącony argument właśnie pracy nad przestrzenią miejską. Nie ma tej możliwości. Rząd wskazuje, tu będziemy budować, mówimy o Klinach, tam jest 18 hektarów już kupionych. Tak jak słyszę, bo nie mamy generalnie na to, do 30 się teraz dokupuje, w planie jest do 70, będzie to takie miasto, osiedle tak wielkie jak Olkusz albo nawet większe. No i problem jest taki, i to nie będzie tylko Mieszkanie Plus, w sensie, że dla tych, co potrzebują, to będzie także część deweloperska normalna. W związku z tym rusza się
z jednej strony się krytykuje, że deweloperzy budują i zabudowują, a z drugiej strony daje im się do ręki, prawda, pewien program, macie tutaj ziemię, budujcie. Zastanawiam się, pani prezydent, na ile to jest takie dzisiaj straszenie tą specustawą, bo nikt chyba się nie podejmie budowy tak dużego osiedla bez stworzenia odpowiedniej infrastruktury, dostępu do komunikacji, żeby funkcjonowało takie osiedle, no to wszystkie inne warunki muszą być spełnione. Myśli pan optymistycznie, przecież wystarczy spojrzeć na Awię, tak powstawała właśnie, bez usług podstawowych, bez zabezpieczenia właściwych terenów, zielonych. Krok po kroku powstawały kolejne obiekty i w ten sposób można zabudować w nieskończoność, oczywiście w majestacie prawa. Deweloper może budować kolejne obiekty mieszkaniowe, może budować bez patrzenia na to, że powinien zostawić teren wolny na przestrzeń wspólną, na przestrzeń publiczną, na usługi publiczne, chociażby takie jak szkoła czy przedszkole, ale przede wszystkim też i miejsce spotkań dla mieszkańców, chociażby takie tereny, w których faktycznie te więzi sąsiedzkie mogą być nawiązane. Nie znam do dzisiaj w Krakowie nie powstało żadne osiedle zbudowane przez dewelopera, który myślałby właśnie o tych potrzebach podstawowych, bo to są również poza mieszkaniem potrzeby podstawowe dla mieszkańców. Zwykle bywa to tak, że deweloper zwraca się do miasta po zakończeniu budowy, a nawet nie ona, mieszkańcy danego osiedla dysfunkcyjnego, bo takie można nazwać. Mieszkańcy mają wtedy żal i pretensje o to, że brakuje szkoły, że jest zła komunikacja, że za mało dróg i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda. No to straszą państwo specustawą. Piotr Krochmal, czy deweloperzy się cieszą, że dzięki specustawie będą sobie mogli stawiać dysfunkcyjne osiedla, już zacierają ręce, no bo to tak trochę wygląda. Myślę, że bardzo spokojnie do tego i ostrożnie podchodzą deweloperzy, dlatego że no, jak ta specustawa w końcu ujrzy światło dzienne po tym okresie przygotowawczym, to wtedy tak naprawdę będzie wiadomo, co można. Ona jakby jest przygotowaniem pod Mieszkanie Plus i nie wiem, w jakim zakresie będą tam mogli uczestniczyć deweloperzy. To się okaże dopiero na samym końcu procesu legislacyjnego. Wiemy, że nie wszystko to, co się przygotowuje, jest przegłosowywane później przez Sejm. Czasami w ostatniej chwili to się zmienia. Także na razie tutaj jest duża rezerwa. Tu akurat mam o tych nowych osiedlach podobne zdanie jak moi przedmówcy. Natomiast tutaj będę trochę adwokatem diabła, bo mam jedną rzecz. Gdyby nie ta ogromna ilość budowanych mieszkań i to betonowanie Krakowa, to ceny mieszkań w Krakowie poszybowałyby bardzo mocno w górę. Nawet nie wiem, czy nie doszlibyśmy do cen warszawskich, a być może je przekroczyli. Dzięki temu narastającemu procesowi, który był obserwowany w ostatnich latach, te ceny rosną teraz w dość niewielkim procencie, tak około 5%. Gdyby zakazać deweloperom albo i dawać im kolejne granice, te ceny rosłyby 20% rocznie, a nie 5 jak teraz. Bo dlatego, że ludzie, którzy napływają do miasta, i tak by do niego napływali i dla nich barierą nie byłaby cena, bo wzięliby na większe pieniądze kredyt i płaciliby. I wtedy dopiero byłoby narzekanie, dlaczego mamy tak wysokie ceny w mieście. Tyle, że panie Piotrze, ta krytyka nie dotyka liczby budowanych mieszkań, liczby inwestycji, tylko ich chaotyczności. No tu, tak jak powiedziałem, zgadzam się z przedmówcami. No to teraz Borysław Czarakciew, szanse zagrożenia specustawy, bo tak jak podkreślił Piotr Krochmal, to wszystko się w tym procesie legislacyjnym może jeszcze zmienić. Na pewno może się zmienić. Ja myślę, że jednak wrócimy troszkę do idei kodeksu budowlanego, który pewne rzeczy normował. Tutaj najważniejszą rzeczą są właśnie te obszary zintegrowanego inwestowania, które są dość istotne. I myślę, że Kraków staje się taką ofiarą swojej aktywności i tego, że właśnie stworzył tyle miejsc pracy i tyle możliwości mieszkaniowych w Krakowie. Przecież Kraków jest jednym z dwóch miast w Polsce, oprócz Warszawy, które nie będzie zmniejszać swojej liczby mieszkańców. To musimy o tym pamiętać. Pamiętajmy o dramacie Łodzi, w której paręset tysięcy wyjechało. W związku z tym Kraków jest narażony na działania specustawy, że będą jednak działania, które będą wymuszać tą możliwość zabudowy. Nie mówimy teraz jeszcze o konkretach, dlatego że musimy je rzeczywiście poznać i zobaczyć,
zobaczmy, co będzie, czy przezwycięży pewien głos rozsądku. Mówimy o zagrożeniach, bo one są niestety bardzo realne. No ale straszymy dość kuriozalnymi sytuacjami, budową nowych bloków gdzieś w centrum miasta. Ale taka jest możliwość. No ale to chyba nikt z tego nie skorzysta, profesor Gajewski. Ja się tej specustawy bardzo boję, ale myślę troszkę szerzej, w jakich dziwnych czasach żyjemy, bowiem w Polsce już taki czas mieliśmy raz. Budowano osiedla coraz gorsze i coraz większe, koszmarne i wreszcie ktoś mądry wpadł na pomysł, żeby zrobić konkurs na takie naprawdę duże miasto jak Ursynów. I zrobiono najlepsze osiedle w Polsce wówczas. Ale zaczęto od tego, że zrobiono konkurs urbanistyczny, potem konkurs architektoniczny na zrobienie nowego miasta. Tymczasem tutaj nagle mówi się o jakichś hektarach gigantycznych i o jakichś puszczeniu tego na żywioł i zrobieniu tam jakiegoś blokowiska potwornego. Więc to jest chyba zupełnie nie w tą stronę, w którą chcielibyśmy iść. Bo miasto, my mówimy cały czas o mieszkaniówce, muszę powiedzieć, że ja tutaj mam pewne zastrzeżenia do polityki budowy miasta i to kieruję w stosunku do pana prezydenta i do pani prezydent, że trochę za mało w mieście jest budynków, które dają tą ofertę, o której mówił Borysław Czarakciew. Tą ofertę kultury, to znaczy jak to jest, że my mamy filharmonię w cudzym budynku, jak to jest, że mamy operę na miejscu jakimś wciśniętą w jakieś okropne miejsce, że nie mamy basenu 50-metrowego, że mamy Muzeum Sztuki Współczesnej, które jest zrobione z przebudowy jakiejś przemysłówki. Więc trochę mi brakuje myślenia o tym mieście całym, nie tylko o blokowiskach i o miejscach pracy, i miejscach zamieszkania dla ludzi, którzy są przetłaczani do Krakowa przez pompę demograficzną, którą są uniwersytety. I tego procesu nie zatrzymamy. To ja bym powiem, tak, bo to pan profesor poruszył parę tematów. Otóż specjalnie. Zawsze wszyscy mówią, że miasto, prezydent, wszystko powinien nad wszystkim czuwać. Otóż chciałem powiedzieć, że filharmonia i opera nie są instytucjami prezydenta, tylko Urzędu Marszałkowskiego. Ja nie będę się wypowiadał o jakości architektury w tym kontekście, bo nie chcę. Z tego, co wiem, będzie rozpisywany niedługo konkurs architektoniczny przez Urząd Marszałkowski, wspólnie zresztą z nami, na Centrum Muzyki, gdzie tam ma być właśnie budynek Filharmonii. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, przystępujemy właśnie do budowy basenu 50-metrowego, o którym pan wspominał. I czwarta rzecz była, nie pamiętam, czego dotyczyła. No i generalnie o kulturze. Trochę tego brakuje. Mocak. Tak. No nie, proszę państwa, to jak państwo pamiętacie, była cała kwestia, kiedyś było tak bardzo modnie się mówiło, o zagospodarowaniu przestrzeni pofabrycznych, po tego typu. Został tam zrobiony konkurs architektoniczny, powstał Mocak. Moim zdaniem jest to akuratnie bardzo piękna i bardzo wpisująca się była. Także ja tutaj mam... Pozwolę sobie mieć inne zdanie niż pan profesor. Zgadzam się z tym, że rzeczywiście Zabłocie jest takim obszarem, które jest zrównoważone. To znaczy jest ta bardzo dobra instytucja kultury, inne instytucje również, do tego mieszkaniówka. To chyba, tu mamy szczęście, to jest dobrze zrobione. Jest zrównoważone? Czy jeszcze jest zrównoważone? Od razu dopytam, bo tutaj głosów takich miłośników tego miejsca nie brakuje, że Zabłocie też jest zabudowywane i ginie ten charakter. Ja bardzo proszę, żeby ci ludzie, którzy tak mówią, usiedli sobie w kąciku i przejrzeli stare zdjęcia, zobaczyli, jak Zabłocie wyglądało 30 lat temu, bo ja dokładnie pamiętam. I wtedy przestaną mówić o degradacji Zabłocia, które ma nowoczesną, piękną architekturę. Rozwija się i będzie się rozwijało w sposób uporządkowany i taki jak trzeba. No to przejdźmy do kolejnej sprawy, którą moglibyśmy nazwać deweloperzy i urzędnicy. Temat bardzo gorący i wywołujący sporo emocji. W Krakowie, panie prezydencie, plany miejscowe, pan obiecuje 70% terenów miasta pokrytych planami pod koniec kadencji. Na ile to realne? No przypominając sobie choćby o 3 latach pracy przy planie, który objął, ale tak nie do końca skutecznie ulicę Wrocławską. Proszę państwa, to, co jest zaplanowane i to, co jest, to pani prezydent to pewnie bardziej sprecyzuje, to, co jest w planach i w trakcie roboty,
to oznacza, że 70% na koniec tej kadencji będzie. Przypominam, że zaczynałem od niecałego 1%. Bo też ktoś w swojej zbiorowej mądrości, Sejm w pewnym momencie unieważnił wszystkie plany i zaczynaliśmy od zera. Robienie planu to nie jest taka rzecz, że siada dwóch panów i sobie nad mapą i sobie rysuje, jak będzie. To wymaga całego szeregu analiz, uzgodnień, konsultacji. I teraz mamy, to są jeszcze pewne terminy, które są konieczne. Mamy taką sytuację, że niektóre plany muszą być wykładane do oceny dwa czy nawet trzy razy, bo za każdym razem są wprowadzane na skutek protestów mieszkańców takie, a nie inne zmiany. I to wszystko automatycznie pociąga za sobą wydłużenie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, nie uchylając się od żadnej odpowiedzialności. My robimy plany, znaczy my w sensie Wydziału Planowania, ale nie tylko, bo część planów idzie na zewnątrz, co jest fatalnym czasami rozwiązaniem, bo wygrywają przetargi planiści, którzy pochodzą z zupełnie innych stron Polski i nie znają materii, że tak powiem, dosyć kruchej Krakowa. Potem uchwala to Rada, która też ma swoje interesy. Nie mówię, że osobiste radni mają, ale są pod naciskiem różnych grup. A chcę przypomnieć, że są takie sytuacje bardzo częste, że grupa mieszkańców mówi, że trzeba uchwalić jakiś plan. My przystępujemy do uchwalania planu. Momentalnie zgłasza się druga grupa z tego samego terenu i mówi, absolutnie tam planu nie wolno uchwalać. Bądź mądry, pisz wiersze. No to trzymając się tego przykładu wrocławskiej, no to co się dzieje, skoro rzeczywiście tak długo powstaje plan i przed przyjęciem planu dzięki WZ-kom no powstaje to, co powstaje obecnie, pani prezydent? Plany powstają tak długo, ile muszą powstawać, bo tak jak już pan prezydent powiedział, plan musi być dobrze skonsultowany po to, aby na końcu mógł być skutecznie uchwalony. To jest podstawowa zasada, więc jeżeli są konflikty i potrzebują wielokrotnego wyłożenia do publicznego wglądu i debat i dyskusji, to są prowadzone. Stąd też i ta długość, która jest opracowania około 3 lat w tej chwili, wydłużyło się to, ale to tylko dlatego, że mamy bardzo mocno, szeroko prowadzone konsultacje społeczne. Zresztą to bardzo dobrze, bo też proszę zwrócić uwagę, że jak plan już jest uchwalony, to nie mieliśmy takiej sytuacji, aby później był zaskarżany i unieważniany. To jest niezwykle ważne i istotne. O tym należy pamiętać. Ale natomiast przy okazji wrocławskiej mieszkaniec może powiedzieć, oczywiście plan przyjęty, operacja się udała, no ale pacjent nie przeżył. No ale takie sytuacje mamy, że plan wchodzi jakby zbyt późno, ale należy myśleć o przyszłości. Plan akurat przy ulicy Wrocławskiej rozwiązuje parę problemów, między innymi porządkuje układ komunikacyjny, który po zrealizowaniu którego na pewno to miejsce będzie miało dobrą przepustowość, jak i również i wprowadza teren, przestrzeń publiczną parku przy ulicy Łokietka, która będzie służyła mieszkańcom. Także w tym przypadku plan również był konieczny, bo gdyby nie było planu, nie mogłoby miasto realizować właśnie tej przestrzeni publicznej. To, czy planów będzie 70%, to się okaże, bo będzie zależało od tego, jak Rada Miasta Krakowa postanowi. Takim najlepszym przykładem będzie plan, którego wyłożenie rozpoczynamy niedługo. Plan dla 215 obszarów przyrodniczych. I tutaj to jest około 11% miasta, więc w chwili obecnej już mamy 52%, więc faktycznie ta ilość nam wzrośnie i to bardzo ważnych przestrzeni, które powinny być chronione przed zabudową. Bolesław Czarakciew. Bardzo krótko, ale trzeba powiedzieć o tym. W połowie lat 90. w Polsce stała się rzecz niesamowita. Przerwano ciągłość planistyczną, to znaczy tereny, które od dawna miały jakieś przeznaczenie, nagle po prostu przestały mieć jakiekolwiek przeznaczenie, dlatego że stwierdzono, że trzeba robić plany i wprowadzono taki ułomny mechanizm pod tytułem WZ-ka. WZ-ka to jest taki element pewnej analizy urbanistycznej, która musi spełniać określone warunki. I dlatego dość często mieszkańcy nie chcą planów z tego względu, bo przez WZ-kę można coś wybudować, natomiast nie można tego zrobić podczas planu. I myślę, że takim, to co pani prezydent powiedziała, takim spojrzeniem jednoczącym
tym tutaj wszystko, będzie taki test prawdy, na ile radni przegłosują ten plan właśnie dotyczący zieleni i ochrony zieleni, dlatego że przecież wszyscy mówiliśmy o tym, że jest zieleń potrzebna i tak zostało uchwalone studium. Więc teraz chyba wykładamy te karty na stół i mówimy, sprawdzamy. Tych konkretów już trochę tutaj było. Wrocławska, Awia, Ruczaj. Moglibyśmy rzeczywiście takie miejsca wskazywać. Ulica Stańczyka, osiedle kolorowe. Ostatnio znowu głośno na ten temat Golikówka. Piotr Krochmal, związany z branżą deweloperską. Deweloperzy mówią, że mają Eldorado w Krakowie? Te ostatnie lata to tak naprawdę było Eldorado dla deweloperów. W tej chwili się to Eldorado jakby troszeczkę kończy, bo wzrastają koszty budowy. I tak jak mówię, ubyło troszeczkę miejsc, gdzie można budować, między innymi dlatego, że nie ma planów. A proces WZ-ki trwa troszeczkę dłużej, bo jeszcze wydłuża się o sam proces uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Także gdyby były plany, to Kraków jeszcze szybciej by się zabudowywał, powiem tak przewrotnie. Natomiast jeżeli chodzi o tych protestujących, to z naszych badań wynika, że przynajmniej 1/3 budynków budowanych już jakby, gdzie miasto zagęszcza tą zabudowę, to są osoby z sąsiednich bloków. Oni chcą dokonać tej różnicy generacyjnej, jeżeli mieszkają w blokach z wielkiej płyty, chcą mieszkać w tym samym miejscu i czekają na to, żeby ktoś postawił tam nowy blok, żeby mogli się przenieść, być jednocześnie w tym samym miejscu, a zmienić sobie komfort życia. Także nie wszyscy mieszkańcy i zawsze są przeciwko temu, co się buduje w Krakowie. No ale czy z tymi mieszkańcami niezadowolonymi zgodzi się profesor Gajewski i tym mieszkańcami, którzy mówią chaos przede wszystkim? No ja akurat z tym się nie spotkałem tak silnie, dlatego że obserwowałem w pewnym osiedlu, konkretnie akurat na Miszczejowicach, czy właśnie na osiedlu Oświecenia, obserwowałem inny proces, że ludzie, nawet mieszkając w tej wielkiej płycie, chcą się troszeczkę rozgęścić, to znaczy kupić sąsiednie mieszkanie, powiększyć swoje włościa, natomiast niechętnie się przenoszą do czegoś innego, bowiem się tak przyzwyczaili mieszkać właśnie w takich warunkach, w takim miejscu. Ale ja o planach nie powinienem się wypowiadać, dlatego że pani prezydent na mnie na pewno nakrzyczy, bowiem ja nie lubię projektować w miejscach, gdzie są plany, dlatego że plany są bardzo często złe. To bardzo często polega na tym, o czym mówił pan prezydent, że są robione przez ludzi, którzy nie znają Krakowa, którzy tu nigdy nie byli, wygrali przetarg niższą ceną i mieszkają w innym zaborze. I w związku z tym nie znają tej specyfiki. I jest mnóstwo złych planów, które psują miasto. Panie profesorze, bardzo się pan myli, bardzo, bo nawet zły plan jest lepszy od WZ-ki i o tym pan doskonale wie, że tak jest. I tutaj nie zgodzę się w 100% z tym, co zostało powiedziane. Każdy plan jest lepszym narzędziem i co do tego nie mamy już wątpliwości. Natomiast to też nie znam miejsca, gdzie plan zepsuł miasto. Także jeśli takie jest, to bardzo proszę o przykład. Może pan jeszcze profesor Gajewski poda przykład? Nie. Dobrze. Powrócę do tematu, od którego niejako rozpoczynaliśmy, do tego słuchania mieszkańców, bądź niesłuchania, konsultowanie z mieszkańcami zabudowy. No ta sprawa parkingu, byłego parkingu, znaczy obecnego jeszcze, ale w tej perspektywie jakiejś nieodległej, chyba byłego, przy ulicy Karmelickiej, no jednak pokazuje, że tak, najpierw się upieramy, że będzie zabudowa. To pani prezydent wielokrotnie mówiła, uzupełnimy Pierzeje. Potem, że tam częściowo zostanie zabudowana. Ostatnio jakoś daje się dojść do porozumienia z mieszkańcami i można tereny zielone zaprojektować. Panie prezydencie. Rozumiem, co, ja chciałem przypomnieć, że tam była w ogóle inna zupełnie propozycja. Tam Howard Holding, który kiedyś był właścicielem tych terenów, miał już chyba nawet pozwolenia na budowę, na zabudowę tego wszystkiego. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Rozumiem, to jest też pewien konflikt, bo mówimy tak, brakuje parkingów, trzeba parkingi. Mówimy, no to zrobimy parking. Nie, tu ma być teren zielony, bo jak pan wie, w tamtej okolicy jest absolutny brak terenów zielonych. Bo tylko są planty z jednej strony, park krakowski z drugiej, no tak, zawsze park Jordana z trzeciej, prawda? Także zupełnie zieleni tam nie ma. No ale, przepraszam bardzo za sformułowanie, hejt był taki,
takie naciski, takie spotkania, żeśmy no, poszli na pewne ustępstwa. Tu głównie pani prezydent, bo ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem tak do końca nie byłem zwolennikiem tych ustępstw. Pani prezydent mnie przekonała, zrobiła tak, jak proponowała. Jest trochę zieleni, trochę budowy. No to aż się prosi przecież, żeby pierzeje zamknąć. No, proszę państwa, no nikt mi nie powie, że nie. Pani prezydent? To znaczy, to jest przykład kompromisu, jaki został osiągnięty pomiędzy mieszkańcami, miastem. Podobnie zresztą, jak i teraz w wykładanym planie zagospodarowania przestrzennego dla Fortu Bronowice również osiągnęliśmy pewien kompromis pomiędzy inwestorem a mieszkańcami. Dlatego też te plany, zarówno jeden, jak i drugi, tak długo trwały, bo wymagały bardzo dużych konsultacji. Cały czas. Inni podkręcają w inny sposób, wykorzystując, no ale tu tylko należy wierzyć w mądrość mieszkańców, bo tak jak myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie jest w stanie wyobrazić sobie, że wzgórze Bronisławy może być zabudowane. Tak samo w innych przypadkach mieszkańcy jednak powinni to drugą stronę również jej zdanie poznawać i wtedy byłoby wszystko właściwe. Tak, to tylko można osiągnąć w jeden sposób. W ramach spotkań i szerokich konsultacji, nawet kosztem czasu opracowania planu. Konsultacje dotyczące zabudowy miasta przynoszą spodziewane efekty. Wypracowany jest ten kompromis dobry dla miasta, dobry dla mieszkańców. Borysław Czarakczyw. Oczywiście. Ja podam przykład, dlatego, że ja jestem pod wrażeniem konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone na Plac Inwalidów, gdzie właściwie tylko pan prezydent w ogóle się nie zastanawiał. Powiedział, że stawiamy dęba i będziemy mieć dęba pięknego, wspaniałego i uważam, że tak. Natomiast jeśli skorzystam tylko z jednej z okazji, bardzo króciutko, nie chciałbym, żebyśmy zakończyli audycję, że mamy z jednej strony takie biedne władze, które są ubezwłasnowolnione przez prawo, z drugiej strony tych strasznych deweloperów, którzy są tacy, którzy pazernie spojrzają na przestrzeń. Znam wielu bardzo dobrych deweloperów, którzy myślą o przestrzeni miasta i muszę przyznać, że ci, którzy pracują w Krakowie i wychowali się w Krakowie i są krakowianami, naprawdę o tym myślą. I weźcie państwo pod uwagę jeszcze jedno, że jesteśmy krakowianami i jesteśmy ludźmi w Polsce, którzy najbardziej identyfikują się ze swoim miastem, nie chcą się z niego wyprowadzić. Chociaż niekoniecznie krakowscy deweloperzy budują w Krakowie, Piotr Krochmal. Tak, jest wielu deweloperów spoza miasta Krakowa, ale też nie uważam, żeby robili też tak całkiem złą architekturę. Tutaj ja bym akurat tak nie generalizował, jak tutaj. Podsumowując, Kraków zaraz po Warszawie jest najbardziej rozwijającym się regionalnym miastem w Polsce. Poruszaliśmy tutaj temat tylko rynku mieszkaniowego. Ja chciałem tutaj tylko powiedzieć o rynku biurowym. Co roku w Krakowie w tej chwili się buduje 180 tysięcy PUM-u biurowego. To jest tak, licząc średnio 10 metrów na jedną osobę, to jest 18 tysięcy miejsc pracy dla młodych ludzi. To mówię tylko w tych nowo budowanych biurowcach, więc za tym nadąża jakoś jeszcze rynek mieszkaniowy i no, powinniśmy się tylko z tego cieszyć, że Kraków jest magnesem i niech takim pozostanie. Podąża jakość mieszkaniowa, znaczy, rynek mieszkaniowy, rynek ale jeszcze podąża jakość też zapytam. Profesor Gajewski. Ale proszę państwa, ja tylko jeden wstęp do tego, co tutaj pan mój poprzedmówca powiedział. Niedawno byliśmy, pani prezydent, z grupą osób na targach w Cannes. I jest taka sytuacja. Wszyscy inwestorzy przychodzą na stoisko krakowskie. Nawet nie warszawskie, nie inne, bo wiedzą, że tu się miasto rozwija. I tu chcą być, a nie gdzie indziej. Tak, budowanie w Krakowie, inwestowanie w Krakowie w oczach inwestorów międzynarodowych to jest prestiż. I każdy zaczyna od Krakowa. To jeszcze raz powrócę do profesora Gajewskiego. To co zrobić, żeby ten prestiż, to zainteresowanie przełożyło się na dobry urbanistycznie i architektonicznie rozwój? Nie mam najmniejszej wątpliwości, że ta wysoka jakość przyjdzie. Natomiast chciałem jeszcze skomentować jednym słowem ten problem partycypacji społecznej i problem konsultacji. Ja strasznie cieszę się, że pani prezydent idzie w tą stronę, że idzie się na kompromis z obywatelami i że oni mają ten głos. To jest strasznie trudny proces
I ten proces dopiero do nas przychodzi, bo mamy bardzo słabo wyedukowane architektonicznie społeczeństwo. Nie mamy architektury nigdzie w żadnych szkołach, oprócz uniwersytetów. I muszę powiedzieć, że to społeczeństwo jest jeszcze w dodatku bardzo zachowawcze. Że projektując niegdyś duży obszar w Nowej Hucie na terenie planu Ptaszyckiego, proponowałem zabudowę dokładnie według jego planu. I wszystkie te miejsca niezabudowane, które proponowałem, żeby były przeznaczone pod zabudowę, wszystko zostało oprotestowane. Mimo, że to oprotestowali miłośnicy Nowej Huty. Ale ta jakość przyjdzie, bowiem ilość musi się w tą jakość przerodzić pewnego razu. Ja powiem coś bardzo smutnego, jeżeli mogę dodać. Przeprowadzamy takie badania na giełdach domów i mieszkań, na co ludzie, badamy tych ludzi, którzy kupują mieszkania, na co zwracają uwagę. I między innymi zadajemy im od 10 lat takie pytanie, na ile w ich zakupie decyduje architektura budynku. To się poprawia. Jeszcze parę lat temu to było 6% respondentów, w tej chwili jest to 11% respondentów. To jest naprawdę bardzo mało. Trend jest dobry, ale w tym tempie naprawdę ludzie po prostu nie zakreślają tego kółeczka, że jest to dla nich istotne. 85% Polaków jest zadowolonych z otoczenia, w którym żyje. Właśnie to. Czyli decydująca jest cena, tutaj to jest najważniejszy czynnik. Tak, i co rozumiem, należy traktować jako wyzwanie również dla samorządu, no bo to cena to jednocześnie przekłada się w jakiś sposób na jakość. Cieszę się, że rośnie ta świadomość, ale ona rośnie bardzo powoli. No to mam nadzieję, że władze samorządowe i władze tego szczebla, również centralnego, jakoś pomogą, żeby ta świadomość... Podlewamy tą świadomość, żeby proszę wspólnie szybciej podlewać. Profesor Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta do spraw rozwoju. Do widzenia państwu. Profesor Piotr Gajewski, Politechnika Krakowska. Dziękuję bardzo i do widzenia. Piotr Krochmal, Instytut Analiz, Monitor Rynku Nieruchomości. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Krakowa. I Borysław Czarakciew, Krajowa Rada Izby Architektów Polskich. Dziękuję. To było kolejne pytanie o Kraków. Pytanie, czy beton wygra z zielenią, czy też zieleń z betonem. Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.